To ostatnie pytanie. Czy uważasz, czy przypisujesz, czy kiedy widzisz, nie wiem, wiesz o jakichś przestępcach, nie chcę tutaj wymieniać, świadomych, psychicznie zdrowych ludzi, którzy popełniają okrutne przestępstwa, czy myślisz, że oni są temu winni? Nie. Czyli absolutnie największym zbrodniarzom nie przypisujesz winy? Nie. Czyli uważasz, tak jak Arthur Schopenhauer, że po prostu tak wyszło, że są przestępcami? Uważam, że koncepcja winy jest dodatkiem do tego, co przeżywamy, który wprowadza więcej przykrości niż korzyści. Nic to nie daje. Jeżeli ja sobie pomyślę o tym przestępcy, że on jest winny, że on jest moralnie odpowiedzialny za to, co robi, to nie daje nic ani mnie, ani jemu, ani społeczeństwu. Po prostu nic to nie daje. To odwraca uwagę od tego, jak rozwiązać problem polegający na tym, że ktoś się zachowuje niezgodnie z tym, jak chcielibyśmy, żeby się zachował i chcielibyśmy coś z tym zrobić. Najlepiej na zasadzie, które szanuje opinię wszystkich. To jest sytuacja problemowa. Dodawanie do tego odczuć, że on jest moralnie odpowiedzialny i winny, moim zdaniem jest kompletnie do niczego niepotrzebne w tej sytuacji. Dobrze.